To jak to wygląda z Marcinem Różalskim i jego powrotem? Tak, potwierdzam. Musiałby się jakiś, nie wiem, kataklizm wydarzyć. No, my już wszystko wiemy. Co ty nagadałeś Bajsangurowi po sparingu z Rafałem Haratykiem? Powiedział, że... Stawiasz mnie w ciężkiej sytuacji. Cześć, witajcie, to jest magazyn Klatka po Klatce, a dziś w programie wyjątkowi goście, ciekawe rozmowy i najnowsze newsy ze świata MMA. Zapraszam. Federacja ACA odpowiedziała na prośbę fanów Łukasza Kopery. Łodzianin dołącza do karty walk gali ACA 108, która odbędzie się 24 kwietnia w Warszawie. Rywalem Polaka będzie reprezentant klubu Fight Club Berkut Grozny Daud Szajchajew. Dla Kopery będzie to powrót w szeregi rosyjskiej federacji po kilkumiesięcznej przerwie. Róża Gumienna ponownie w klatce. Była kickbokserka wskoczyła do karty Babylon MMA 13. 17 kwietnia w Legionowie Gumienna stoczy swoją drugą walkę w formule MMA. Jej rywalka nie jest jeszcze znana. W starciu wieczoru tejże gali dojdzie do rewanżu pomiędzy Pawłem Pawlakiem i Adrianem Błeszyńskim. Piotr Golon i Karol Kruzel podpiszą zawodowe kontrakty z FEN. Obaj zadebiutują w federacji w 2020 roku. Golon to zawodnik walczący w formule MMA w kategorii półśredniej. Kruzel specjalizuje się w walce w stójce i swoją przyszłość wiąże z K1. A my jesteśmy już w klatce, ze mną pierwszy gość, Artur Ostaszewski, Shocker MMA. Witaj. Jest ruch w biznesie, mam wrażenie. Masz co robić, czy tak? No tak, zdecydowanie. No idzie wiosna, mocna wiosna. Taki ten początek roku, zawsze styczeń, luty to jest taki rozbiegowy, jak to się mówi. No ale tak, już od marca pełną parą zaczynamy z walkami i... No i oby do przodu. No, mam nadzieję, że fajny rok się zapowiada. Myślę, że tak, marzec na pewno bogaty. Nawiwijał Mateusz Gamrot tym swoim powrotem do KSW. I ja się zastanawiam, jak ty odczułeś to na własnej skórze, ten powrót Gamera. To znaczy tak, no, rozumiem, że tu w kontekście Mariana Ziółkowskiego oczywiście tak naprawdę interesuje cię ta rozmowa. No, powiem szczerze, że Mateusz no, jakoś nie rykoszetował w nas, więc nasze plany się nie zmieniły. Gdzieś tam na przełomie chyba grudnia i stycznia nakreśliliśmy sobie już z organizacją KSW, co dalej czeka Mariana Ziółkowskiego i na co się szykujemy. No więc się szykujemy. Na razie no niestety ja nie jestem od ogłaszania walk, więc tutaj zostawię organizatorowi co organizatorskie. Natomiast myślę, że kibice Mariana będą bardzo zadowoleni i już niebawem będziemy mogli się pochwalić fajnym starciem. Starciem, które mocno wpłynie na karierę Mariana. Zastanawiałem, czy powiesz starciem mistrzowskim. No bo muszę zadać to pytanie. Norman Park, po tym jak się okazało, że jednak to nie Saladin Parnas będzie rywalem Mateusza Gamrota, no w taki dość, bym powiedział, uliczny, nieładny sposób się zwrócił do Mariana Ziółkowskiego. Złagodzę trochę, powiedział, że może co najwyżej grzecznie czekać, a o pastę on chętnie by zawalczył z Gamerem, bo chce wyrównać te ich rachunki. No tam jeszcze oprócz czekania były jakieś insynuacje, powiedzmy, na tle seksualnym. Tak. Natomiast, no nie wiem, jeżeli ma takie upodobania Norman, to fajnie, niech sobie ma, tam nie moja sprawa, ja mu nie zaglądam, natomiast generalnie mnie zależy na tym, żeby wszedł do klatki z Marianem i po prostu, żebyśmy zobaczyli takie starcie. Jeżeli tylko organizacja takie coś chce, zorganizuje i ogłosi, to z przyjemnością w tym weźmiemy udział. O to zabiegaliśmy, o to się staraliśmy. No a co z tego wyszło, no to jeszcze troszkę za wcześnie, żeby mówić. Natomiast jestem pewien, że Marian jest gotowy na każdego w tej kategorii wagowej, kto widnieje na listach zawodniczych KSW. Zabiegamy zdecydowanie o Normana Parka. Ta walka po pierwsze jest fajna. Dlaczego twoim zdaniem? Po pierwsze jest posiadaczem pasa, więc wiadomo, że fajnie jest zostać mistrzem, normalna sprawa. Po drugie, sam Norman jest na tyle jakoś tam już rozpoznawaną, kontrowersyjną też postacią, że taka walka na pewno nie przejdzie bez echa, więc z mojej takiej perspektywy już może nawet nie do końca samej stricte sportowej, ale też trochę promocyjnej i zaznaczenia swojej obecności w organizacji, no jest to zdecydowanie najlepszy na ten moment rywal.
druga sprawa, no też nie ujmujmy mu sportowo, jest mistrzem. Posiada pas, co prawda tymczasowy ze względu na sytuację Mateusza Gamrota, natomiast pas posiada. Wygrał go uczciwie, pokonał Borysa Mańkowskiego, pokonał Artura Sowińskiego. No naprawdę są to duże nazwiska w KSW. Chcielibyśmy pokazać, że jego marsz triumfalny zatrzyma się na Marianie Ziółkowskiej. Co, maj? Trójmiasto? Może? A może wcześniej? A może wcześniej, to czekamy, ale jeszcze wcześniej w Łodzi. To jest marzec, gala KSW 53 i tam widziałbym w karcie Karolinę Owczarz, ale nie tylko ja, bo wielu, myślę, kibiców i wciąż jest tam jedno wolne miejsce w karcie, ale obstawiam, że w to miejsce wskoczy Mateusz Gamrot, który wróci z Florydy. Dlaczego Karolinę Owczarz nie zobaczymy w Łodzi? Ona jest aktywna. Widziałem gdzieś ostatnio zdjęcia wrzucała z Mistrzostw Polski. Jak najbardziej. Karolina jest aktywna, po prostu ma kontuzję stopy, która nie pozwalała jej kopać przez poprzednie przygotowania. Już jeszcze w poprzednich przygotowaniach już było to odczuwalne, chociaż nie aż tak bardzo. No i stwierdziliśmy łącznie z trenerami, że to jest dobry moment, żeby po tej jakże też obciążającej psychicznie walce z Olą Rolą, która miała ten mocny ciężar gatunkowy, żeby dać jej chwilę oddechu, zaleczyć wszystkie te kontuzje i po prostu wejść w przygotowania z pełną siłą. Organizacja chciała, żebyśmy walczyli, znaczy pytała, czy zawalczymy w Łodzi. Natomiast no po prostu znając też jakieś plany i nazwiska, które przewijają się w propozycjach organizatora, po prostu stwierdziliśmy, że rozsądnie będzie poczekać, no bo czekają Karolinę duże, duże wyzwania. W Łodzi jeszcze jeden z przedstawicieli Shocker MMA, Alberto Dzimkowski. Zastanawiam się, jak duże rozczarowanie w obozie i u samego Alberta panowało po przegranej walce z Michałem Michalskim. To pierwsza część pytania, a druga, czy to nie będzie tak, że no przegrana w tym starciu może oznaczać pożegnanie z KSW. No debiut był koszmarny, no przegrana przed czasem i teraz starcie z Szymuszowskim, który wcale nie ma mocnej pozycji w KSW, więc gdyby tutaj noga się powinęła, no to... To znaczy tak, to wrócę do pierwszej części, jak się odnalazł Albert i team w tej sytuacji przegranej. Czy ja wiem, użyłeś słowa, o ile dobrze pamiętam, rozczarowanie? Wiesz co, no... Wiesz, no bonus za walkę wieczorów wpadł, rozczarowanie, ale... to może gdyby, wiesz, jakiś słaby przeciwnik, przegrać, to rozczarowanie. Michał to jest bardzo mocny zawodnik, bardzo dobrze czytający i czujący walkę, wielopłaszczyznowy, tak naprawdę przekrojowy. Był bardzo dobrze przygotowany. Albert też miał jakieś tam swoje przypadłości, ale kto ich nie ma z drugiej strony, więc tak naprawdę nie szukamy żadnych usprawiedliwień. Po prostu tego dnia Michał był lepszy, wszedł do klatki, zrobił swoje. Brawo, gratulacje dla niego. Nie czujemy jakiegoś, nie wiem, wstydu tą porażką czy czegoś takiego. Albert też jest po prostu sportowo podrażniony. Pierwsze słowa Alberta, no nie mówię może po samej walce, ale tak już po paru dniach, jak tam dzwoniłem się zapytać, jak się czuje, czy wszystko w porządku, to były: Artur, ja chcę walczyć jak najszybciej. Chcę pokazać, że to był przypadek, wypadek. Chcę po prostu wejść z kimkolwiek, ktokolwiek tam jest, nie interesuje mnie to. Niewiele później sama organizacja zasugerowała takie starcie, więc po prostu je wzięliśmy. Ja się zastanawiałem, czy nie lepiej będzie Albertowi odrobinę też odpocząć głową, ale z kolei też jest w takiej sytuacji, że gdzieś na początku lata rodzi mu się dziecko, więc no im bliżej tego wydarzenia, tym będzie mu ciężej, a już tuż po wydarzeniu to cały jego świat stanie na głowie, więc tak naprawdę dopiero będzie miał się z czym mierzyć, więc uznaliśmy gremialnie, że po prostu taką walkę weźmiemy i niewiele zastanawiając się nad rywalem, bo to jest na drugim planie, Albert się chce bić z mocnymi nazwiskami. Kamil Szymuszowski jest wyzwaniem, jest to zawodnik, który wygrał wiele walk, chyba 4, o ile dobrze pamiętam, w kategorii 77 kg w KSW i chyba żadnej nie przegrał w tej kategorii, o ile dobrze pamiętam. Wygrał z takimi na przykład nazwiskami jak Mindaugas Verbickas, z którym Albert kiedyś przegrał na Fenie i który potrafił poddawać takich zawodników jak chociażby parterowy geniusz Kamil Gniadek, więc tak naprawdę... A nie boisz się, że ten pojedynek, biorąc pod uwagę jego stawkę, bo myślę, że dla Szymuszowskiego to też jest być albo nie być w KSW. Dla Alberta też może to być, może tak być albo nie być i czy ten cel nie będzie uświęcał środków, no bo sam Kamil Szymuszowski napisał gdzieś na Twitterze, on sobie zdaje sprawę, że jego walki były nudne i nie masz takiej obawy, że tam nie będzie się za wiele działo.
Wiesz co, myślę, że Albert jest takim zawodnikiem, że z nim się nie da walczyć zamulająco, bo on po prostu tego nie uznaje, że tak powiem. Ale to też nie jest tak, że to jest jakoś wyliczone przez Alberta, tylko on po prostu ma taki charakter. Wchodzi, chce dawać show, on się czuje dłużny wobec kibiców, on ma taką fajną grupę tych 300-400 osób, które zawsze za nim jeżdżą i on naprawdę się czuje wobec nich zobowiązany dać dobre show. I piękna sytuacja była taka, jak na przykład właśnie po ostatniej wspomnianej walce z Michalskim, przegranej dla Alberta, schodził, a ludzie skandowali na stojące jego nazwisko i to jest po prostu piękne. I uwierz mi, że dla niego to jest większą wartością niż to, żeby wymęczyć i gdzieś tam może jakąś decyzją wygrać. Myślę, że z Albertem nie da się walczyć w ten sposób. Oczywiście, chociaż z drugiej strony jestem przekonany, że Kamil też wyjdzie nastawiony agresywnie i do przodu do tej walki. Kolejny powrót. Bartosz Fabiński wraca do klatki. Wreszcie. Dlaczego tak długo czekaliśmy na Bartka? No tam chyba kontuzje, no, program nagrywany, wiele się działo. Tak, znaczy tak naprawdę program był nagrywany w cudzysłowie dzięki temu, że była kontuzja, to znaczy to był dobry czas, który i tak musiał być poświęcony na rekonwalescencję, żeby Bartek mógł po prostu sobie wyjechać z Różalem do Gwatemali i Kolumbii i tam nagrywać no, najlepiej oglądane show rozrywkowe w tym kraju, czyli America Express. Liczę na to, że występ w takim programie też da jakiś zastrzyk popularności. Marcinowy trochę mniej potrzebny, ale Bartek fajnie, jak się tam też troszkę wybije i pokaże szerszemu gronu odbiorców. Co do przyczyny, tak jak mówiłeś, no tak, no była kontuzja, zerwany mięsień piersiowy. Bardzo mocna i poważna kontuzja. Tutaj Centrum Medyczne MML pozwoliło wrócić Bartkowi do zdrowia, ale też rehabilitacja, rekonwalescencja swoje zajęły. I no co, dzięki temu tak naprawdę teraz Bartek w pełni sił się przygotowuje. No i liczymy na to, że Szafka Trachmonow no, będzie klepał. Trudny, bardzo trudny rywal. Ja zapytam o coś innego. Czy dla Bartka to też nie jest być albo nie być w UFC? Bartek jest specyficznym zawodnikiem. Gdzieś, który taki potrafi walczyć i lubi walczyć w klinczu, ale to niekoniecznie są walki widowiskowe, ciekawe. On punktuje, wygrywa na kartach. Bartek jest skuteczny. Tak, jest skuteczny w tym, co robi, ale z tego, co wiem, to no, wy zakładaliście różne scenariusze przed tym przedłużeniem kontraktu, również taki, że w UFC was nie będzie. I się tak zastanawiam, czy to nie jest też dla Bartka Fabińskiego być albo nie być. Słuchaj, no, teraz to jest pierwsza walka na nowym kontrakcie Bartka. Ma 3-1 w UFC, więc tak naprawdę no, nie można mówić o tym, żeby tutaj jakieś pasmo porażek, tak? No, tak naprawdę ostatnia walka była pierwszą jego przegraną w UFC. Tak. Wcześniej 3 walki wygrane w 2 kategoriach wagowych. No, myślę, że jest się czym pochwalić, także tu nie skreślałbym. Oczywiście, tak jak mówisz, no, nie do końca nigdy wiadomo z tym UFC, jak to jest. No, wiadomo, że Bartek nie jest Conorem McGregorem, nie rozdaje kart. Natomiast ja tego tak nie odbieram. No, myślę, że tutaj solidne rzemiosło Bartka jednak też jest jakoś tam doceniane, bo widzisz, to też nie jest tak, bo Bartek walczy pewnie podobnie jak wcześniej, gdy go angażowano do UFC. Natomiast poziom tych rywali się zwiększa, więc ta przepaść między stylem Bartka, który on tworzy, a rywalem jest no, stosunkowo mniejsza. Całe MMA idzie do przodu, ale też poziom UFC jest, nie ukrywajmy, dużo wyżej niż poziom poprzednich gal, na których walczył Bartek. Więc te walki no, nie mogą się tak kończyć jak chociażby z Antkiem Chmielewskim, gdzie krew bryzgała do góry ta przepaść z rywalem była dużo bardziej widoczna. Natomiast wiesz, chociażby walka z Emilem Weberem Mekiem pokazuje, że nie wiem, czy pamiętasz, jak się zaczęła. Zaczęła się od obrotowego łokcia z wyskoku przez Bartka. No, czy to nie jest technika prawie że na miarę Masvidala, który tym kolanem nokautuje Bena Askrena? Oczywiście ja to mówię z przymrużeniem oka, natomiast początek walki, gdyby to weszło, no to byłby właściwie taki sam, jeśli chodzi o jego efektowność i na pewno byłby na całym świecie pokazywany. Natomiast no, fakt jest taki, że najlepiej się Bartek czuje łapiąc, wywracając i tłamsząc swoich rywali w tej płaszczyźnie. A najbliższy rywal, no myślę, że jest piekielnie trudny, Szafkat Rachmonow, niepokonany, mistrz młody. M1 Global, jest młody. No tak sobie myślę, że jak na powrót, no to chyba gorzej nie można było trafić. Zgodzisz się? Wiesz co, z pewnej perspektywy na pewno. Właśnie tak jak mówisz, niepokonany, 12-0, wszystkie walki skończone przed czasem. To daje mocno do myślenia i pobudza wyobraźnię. Dwie rzeczy, trzy rzeczy tak naprawdę, na które należy zwrócić uwagę moim zdaniem
tak troszkę hamując te, powiedzmy, gloryfikowanie tego Rachmonowa. Oczywiście jest mega mocnym zawodnikiem, nic mu nie ujmuje, ale pierwszy raz wejdzie do oktagonu UFC, to jest zawsze presja. Co by nie mówić, jedni sobie lepiej radzą, jedni gorzej, ale to czuć, jest ta wyjątkowa chwila. Pierwszy raz walczy pod USADą, to też nie jest bez znaczenia, nie wiemy, co było wcześniej, może było, może nie było, po prostu tego nie wiem. Te zaskakujące obniżki formy debiutantów w UFC są częste. No właśnie, więc to jest jedna rzecz, to jest druga, przepraszam, rzecz. No i trzecia rzecz, myślę, że Rachmonow, nawet jeżeli mierzył się z rywalami o podobnej, nie wiem, stylistyce, to nigdy nie czuł na sobie takiej siły. To ci powie każdy, kto miał okazję sparować i jest oczywiście na jakimś tam poziomie, żeby wydać taką opinię z Bartkiem, że to jest po prostu zwierzęca siła z kosmosu. No i myślę, że nawet jeżeli on wyobraża sobie, jak to będzie musieć bronić te Bartka zapędy i ataki w klinczu, to i tak nie wie tak naprawdę, jak bardzo to jest daleko posunięta siła. To czekamy na powrót Bartka Fabińskiego, a na koniec zostawiamy sobie przysłowiową wisienkę i myślę najgorętszy powrót do sportu walki. Wiedziałem, że do sportu żaden walki. Wywiad nie może odbyć się bez pytania o Różana. Absolutnie nie może się odbyć. Tak, i moim zdaniem jest to najgorętszy powrót w twojej grupie menedżerskiej. Podobno wszystko już dopięte. To jak to wygląda z Marcinem Różalskim i jego powrotem? No, zastanawiam się, jak będziesz unikał tych faktów. Wiesz co, ja też mam daleko posuniętą asertywność, więc myślę, że ciężko będzie ze mnie wydobyć coś, czego nie chcę powiedzieć. Natomiast tak, potwierdzam, Różal wróci, no mówię, musiałby się jakiś, nie wiem, kataklizm wydarzyć. No my już wszystko wiemy. Nie mamy jeszcze rywala, natomiast wiemy, z jakiego kręgu puli rywali będzie wybierany. Wiemy gdzie, dla kogo, w jakiej formule, wszystko wiemy, natomiast no niestety przykro mi i przykro mi wobec widzów, natomiast naprawdę nie mogę więcej na ten moment powiedzieć. Organizator by mnie chyba udusił za to. No dobra, ale ten powrót to jest połowa tego roku, to jest, nie wiem, końcówka tego roku. Kiedy możemy się spodziewać Marcina Różalskiego w klatce? Myślę, że nie w pierwszej połowie roku. Dobrze. Spekuluje się na temat powrotu Marcina i formuły. To może zapytam tyle, czy to będzie formuła MMA? Marcin może walczyć w różnych formułach. Marzyły mu się walki na gołe pięści. Walczył w kickboxingu, walczył w MMA, ale z tego co wiem, to MMA raczej już mu na tym etapie kariery nie służy. Mówiąc wprost, jego ciało już nie znosi tych obciążeń, szczególnie tych podczas pracy zapaśniczej. I czy faktycznie to nie będzie formuła MMA? Pozostawię to jako niespodziankę. No przykro mi, naprawdę zostałem mocno zbriefowany tutaj przez organizatora tego pojedynku, żeby nie udzielać żadnych informacji a propos formuły, przybliżonego miejsca i terminu. I tak zdradziłem taką małą, może uspokajającą też wyobraźnię rzecz, żeby nie spodziewać się tego w miesiącach nadchodzących w pierwszej połowie roku. Natomiast myślę, że gdzieś tam bliskie miesiące drugiej połowy roku to jest ten czas, w którym będziemy mogli obejrzeć Marcina. I na razie tyle. To ostatnie pytanie już zupełnie w tym programie do człowieka, który był częstym gościem chociażby Szklanej Szczęki. Mówił nie tylko o swoich zawodnikach. Że ty pamiętasz takie rzeczy jeszcze archaiczne. Ja jestem dinozaurem polskiego MMA, jednym z niewielu. Czy doczekamy się w końcu, Artur, mistrza UFC? Mówię o mężczyźnie, bo smak tego, jak wygrywała Asia, wszyscy znamy i wiemy, że to smakowało wybornie i mam nadzieję, że jeszcze raz posmakujemy tego samego, ale pytam, czy w końcu facet podniesie ręce w górę, a na jego biodrach wyląduje pas? No myślę przede wszystkim, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek do tego momentu i ja jestem z tego dumny. Jestem dumny z Janka, że no ktoś, kogo znam, koleguje się tam, nie wiem, jakoś obcuje z nim, w ogóle zachodzi w takie rejony sportu i tego naszego sportu ukochanego. Myślę, że jest to najlepszy możliwy czas do tego, żeby zdetronizować Jona Jonesa. Janek jest na maksa zdeterminowany. Wiem, że zrobi wszystko, co można, a może nawet więcej, żeby po prostu wyjść tam w pełni formy, w pełni pewności siebie, nie myśleć o niczym innym. Już właściwie nie myśli o niczym innym niż tylko ta walka, która jeszcze tak naprawdę jest potencjalną walką. Ale szczerze wierzę tak, że to jest ten moment, gdyż
Fajnie Janek sam to mówi, że to nie jest tak, że ten John Jones jest coraz słabszy. On jest po prostu taki sam jak był, natomiast poziom reszty bardzo mocno wzrasta oraz uczą się tego Johna. Już wiedzą, jak robi, jak co robi. To zupełnie tak robi, jak z Asią Jędrzejczyk, którą tutaj wymieniliśmy. I mimo, że sama Aśka też nie czuje się słabsza niż wcześniej, no to gdzieś ci rywale się mieszają, ewoluują, no i w końcu na każdego przychodzi pora. No i myślę, że powoli idzie pora na Jona Jonesa, bo cała stawka pretendentów mocno teraz podwyższa swój poziom. Są zawodnicy młodsi, starsi, ale też Janek jest w jakimś niesamowitym piku swojej kariery i to jest po prostu idealny moment. Wierzę, że jeżeli teraz dojdzie do walki, już nie będzie żadnych walk pomiędzy eliminatorów, nie wiem, ten z tym, że jeżeli dojdzie faktycznie do takiej walki, to wierzę, że Janek, będzie to walka 50-50. Jesteśmy ponownie w klatce, ze mną drugi gość, debiut w Klatka po Klatce, Piotr Strus, WCA i Shocker MMA Team. 24 kwietnia, wyjątkowy dzień, ACA 108 w Warszawie. Starcie hitowe, tak, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Na polskim, europejskim rynku jest to starcie hitowe. Ty kontra Rafał Haratyk i tak się zastanawiam w skali od 1 do 10, jak bardzo pewny siebie jesteś przed tym starciem. Oj, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Na starcie. W skali do 10. To dajmy może taką 7, bo ja nie lubię pychy, czyli nigdy nie powiem, że jestem tak pewny, że 11, a z drugiej strony wierzę mocno w siebie, bo gdybym nie wierzył, to bym tego po prostu nie robił i bym nie wychodził do oktagonu, gdybym w siebie nie wierzył. No, wiadomo jak jest, starcie polsko-polskie. Cieszy mnie też, że nazywasz to hitowym, że to takie w ogóle skala, Polska, Europa, to są duże słowa. Myślę, że oba jesteście w czołówkach polskich i europejskich rankingów poza UFC. To i bez dwóch zdań. I się cieszę, że tak jest, tak więc tym bardziej cieszę się z takiego starcia. Pomimo, że to jest polsko-polskie, uważam, że dużo fajniej było walczyć z obcokrajowcami. Czy ja wiem, dla polskiego kibica? Właśnie pytanie jest, bo już dużo dostaję takiego odzewu, ale super walka, tylko po co Polak z Polakiem w organizacji czeczeńskiej czy rosyjskiej? Tak, po co to robić, skoro mamy taki arsenał zawodników do wyboru. Na początku, jak się trafiła oferta, Artur zadzwonił, który był przed chwilą do mnie i mówi takie starcie, mówię, no super, rewelacja, bierzemy. My nigdy zresztą nie wybieraliśmy. To jest fajne w ACA, że tam nie ma kalkulowania, nie ma ten z tamtym. Jest drabinka, idziemy. Teraz Rafał fajnie wygrał z Agujewem, bardzo mocny zawodnik, dostał test, bo z 7-7 do 8-4 przed Agujew. Walka się potoczyła, jak się potoczyła, nie widzieliśmy za dużo Rafała w tej walce, ale mnie to cieszy bardzo. No dobra, ale miałeś okazję sparować z Rafałem Haratykiem przed jego niedoszłym debiutem w organizacji ACA. Jak wspominasz ten sparing? Dokładnie, no przyjechał do nas Rafał ze swoim tam teamem, bo się szykowali na Czurzigajewa i tak naprawdę no, miałem być jakby takim przetarciem Rafała po tym, jak ma się być Czurzigajewem. No nie doszło do tego. Przydarzyła się dosyć taka niefortunna sytuacja, bo gdzieś tam Rafał się skontuzjował i to jeszcze w sparingu tak naprawdę ze mną. Za dużo nie posparowaliśmy, to była pierwsza runda. Jakaś tam, nie wiem, trzecia minuta czy druga, więc żebym powiedział, że zebrałem jakiś materiał do przygotowań, to nie, no bardziej będziemy się posiłkowali tym, co widzimy i co Rafał prezentował do tej pory, już jest, można powiedzieć, że ukształtowanym zawodnikiem, no i nie zmieni się tak nagle o 180 stopni, tak więc no myślimy, że to, co materiał wideo da, to tak będziemy przygotowani po prostu na Rafała. Podprowadzałem i podprowadziłem. Myślę, że Rafała to trochę zabolało, co Piotrek powiedział. Co ty nagadałeś Bajsangurowi po sparingu z Rafałem Haratykiem? Tutaj Bajsangur Edelbijew na tym krześle tydzień wcześniej. Powiedział, że stawiasz mnie w ciężkiej sytuacji, bo albo muszę powiedzieć, że coś nagadałem, albo powiedzieć, że Bajs nie do końca prawdę mówi. Bajsangur Edelbijew powiedział, że rozmawiał z tobą 2 dni, 3 dni po sparingu z Rafałem Haratykiem i zastanawiałem się, co tak mogło go zaboleć, co powiedziałeś. No właśnie nie bardzo wiem, bo nie było za bardzo co zrobić, co powiedzieć o tym sparingu, bo to był sparing
ciężko nazwać to w ogóle, że teraz się coś działo. Doszło do jakiegoś klinczu, ja zszedłem po nogę, podebrałem nogę Rafałowi i on wtedy krzyknął, że go boli noga, więc tu się nie dało przedstawić wizji, że nawet gdybym chciał powiedzieć, że Bajsowi, że Rafał to w ogóle jest albo świetnym zawodnikiem, albo słabym zawodnikiem, to nie miałbym do tego podstaw, bo nie było takiego materiału, żeby mu powiedział o tym, o czymś takim, więc... Ale gdzieś już słyszałem o tym, że ja się o Rafale źle wypowiadałem, że chciałem się z nim bić, że ja do tej walki w ogóle to ja doprowadziłem. Bzdura. No nie. Dobra, ale czy padły słowa tego typu haratyk? Nie boję się go, mogę z nim walczyć. A spytaj mnie o Jonesa. John Jones? Nie boję się, mogę się bić, daj się mi tylko szansę. No to jest to samo, wiesz, to jest to samo, no to wiesz, to ktokolwiek byś kogokolwiek nie wymienił, no to ja mam czasami szansę sparować z Omierańczukiem u nas w klubie, wiesz, jest ogromna różnica wagowa, nie? Ojej. No właśnie, więc... A chodzisz wtedy, że tak powiem, czy masz problem nie, z tym, uciekam. Żeby postawić nogę? W sensie uciekam, tak, nie chodzę, ja uciekam przed nim. No. Bo on łamie żebra i nogi. I nogi, no. No więc czego tu się bać? Słuchaj, no wychodzę do gościa, który ewentualnie z nim przegram, a nie zabije mnie tak jak ten wielkolud u nas w oktagonie, tak więc wiesz czym to grozi, starcie z Danielem. Wiem czym grozi. No, więc... no dobra, no mówisz, że nie było materiału poglądowego na temat nie haratyka było takiej, w sparingu. Znaczy... A to dobra, to zapytam, jak już złapałeś tę nogę, to no. Obaliłeś? Nie, ja ją wyciągnąłem do góry. To było zejście po jedną nogę na wysoko, ściągnięcie do góry i coś, tam chyba mięsień dwugłowy, czy coś się naderwał, czy naciągnął się. Potem jeszcze Rafałowi starałem się pomóc, bo tu gdzieś szukałem, a to do MD Clinic, a to do MML-u, żeby pojechał, żeby zbadał tą nogę, tylko że MML akurat no nie ma rentgenu i ani tak, żeby to zbadać, więc pojechał chyba do MD Clinic, do doktora Nagraby, żeby, więc to jeszcze, to są trochę naciągane te story, które teraz przedstawię, że ja mówię, o, sparowałem z heretykiem. Przede wszystkim... Cieniasz, przede wszystkim, dawaj go, jedziemy, nie. Przede wszystkim chciałem zapytać o to, co powiedział Bajson Gór, bo słowo się rzekło. To się powiedziałem, stawiasz mnie w bardzo ciężkiej sytuacji. Muszę powiedzieć, że mój pracodawca nie do końca powiedział prawdę. Okej. Czy analizowałeś pojedynki Rafała Haratyka? Ten jeden, wspomniany, z Arbi Magujewem i te pojedynki, które toczył na Babilonie, bo tam nie było łatwo, że tak powiem, był prowadzony tak dość odważnie Rafał Haratyk. I co zaobserwowałeś? Znaczy Rafał zawsze był prowadzony dobrze. No bo to jest też charakterny facet, on nie tak, odmawia to jest, dokładnie, to jest charakterystyczny gość. Z kim bardzo dobrego trenera ma, bo Damian Herczyk, z którym też miałem przyjemność na początku swojej kariery się mierzyć. No, oczywiście, że gdzieś tam analizowaliśmy. Wiemy, znamy jak się bije Rafał, wiemy jakie mniej więcej w większości akcji powtarza, co robi. No, tak samo jak wszyscy, no, analizujemy te materiały cały czas. Zresztą my już, no, nie będę oszukiwany, to nie jest tak, że ja się wczoraj dowiedziałem o tej walce. Już jakiś czas wiem, że będę się bił z Rafałem. Rafał zresztą mówi, że będzie się ze mną bił. Tak więc my już ten materiał wałkujemy, już przygotowujemy się pod Rafała, już robimy to, żebyśmy dobrze zawalczyli w tej walce. Rafał to jest mocny gość, wszystkim pokazał bardzo fajne umiejętności w walce z Różańskim. Co pokiereszowana okropnie twarz Maćka Różańskiego. Totalny brak pomysłu, brak sposobu, żeby zmienić game plan na podejście do Rafała, więc no bardzo, ale to bardzo z dużym respektem podchodzimy do walki z Rafałem, no ale wierzymy w to, że się będziemy w stanie dobrze przygotować i wykorzystamy nasze atuty i narzucimy swój styl tej walce i tyle co do game planu, gdybyś chciał dalej ciągnąć mnie za język. O game plan nie będę pytał, za chwilę zapytam o te faktory, które mają decydować twoim zdaniem o twoim zwycięstwie, ale wywołałeś ten temat, to zapytam. Polish Tank, taki pseudonim Rafała Haratyka i zastanawiam się, czy faktycznie jego najgroźniejszą bronią są te wystrzeliwane z różnych płaszczyzn, po różnych przyruchach pociski. Bo on to pokazał w walce z Bieńkowskim właśnie na Babilonie, w walce z Różańskim, że naprawdę potrafi strzelić z lewej i z prawej ręki. Ja pamiętam początki, kiedy poznałem Rafała, pojechaliśmy wtedy do Berserkerów na taki ten obóz, co się organizuje, takie trzydniowy sparingowy, to jest Ankos, tam Berserkerzy robią zawsze i Majmul Gdynia.
Pewno wtedy pierwszy raz się jakby tak sparowałem z Rafałem i straszny problem miałem, bo on był bardzo chaotyczny. Dalej się chaotycznie bardzo bije. Tak powiedzieć, ma dużo przyruchów takich, zrobi przyruch, z drugiej ręki uderzy, z drugiej ręki taki jest niepoukładany. Ten jego boks nie jest do końca taki konwencjonalny, tylko trzeba. Nie można prosto linijnie myśleć, że to jest poukładany zawodnik, który będzie ładnie boksował. On nieładnie nie boksuje. Skutecznie, ale nieładnie. Ten boks nie jest czysty, tak samo jego wszystkie akcje nie są takie wypracowane, schematyczne, tylko są niekonwencjonalne. I myślę, że to jest najcięższa jakby broń i najtrudniej będzie nam to właśnie, do tego się przygotować do pojedynku z Rafałem. Ale na szczęście gdzieś tam już to jest jakby... Świat MMA się rozwija, w Polsce też bardzo mocno się rozwija i my też idziemy już krok dalej, już dochodzimy do takiego momentu, że dobieramy sobie sparring partnerów stricte pod swojego rywala, czyli trochę na wzór boksu, że to nie jest tak, że sparujemy, o dzisiaj ty jesteś w klubie, to z tobą posparuję. Nie, już ściągamy zawodników takich, którzy mają imitować Rafała. Mamy... A kto ma imitować Rafała? No nie, to za dużo, za dużo informacji. No dobrze, to... Pamiętaj, że nie tylko my będziemy to oglądali, tak? To jest... Tak, nie, oglądalność jest dość niezła. Dobra, powiedziałeś w tej skali, że jesteś dość pewny siebie, siódemka, jak dobrze pamiętam. No to zapytam o dwa faktory, które mają przesądzić o twoim zwycięstwie. O ile nie, zwycięstwie Rafała... Nie, nie ma opcji, nie dam ci takich faktorów. Dlaczego? No bo to zdradza gameplan, na co się nastawiam. To jest największy nacisk w treningu teraz. Nie ma opcji. Nie. A na jakim etapie są te przygotowania aktualnie? Czy to są już sparingi, czy jeszcze nie? Wchodzimy w okres sparingowy. Fajnie, bo... Tak naprawdę od roku czasu pracuję ze świetnym trenerem przygotowania motorycznego i fizycznego. I Sebastian ustalił nam tak plan treningowy, że od stycznia miałem bardzo mocno ruszyć. Potem miałem mieć tam niecałe 2 tygodnie przerwy i tak się udało, bo właśnie niedawno wróciłem z wakacji takich, które miałem zaplanowane, co w ogóle świadczy też o tym poziomie, który się rozwija w tej Polsce i mentalności i pojęciu ludzi w ogóle i trenerów, z jakimi mamy do czynienia, że nie jest to już tak, że jest jakiś tam 3 miesiące treningowy, dobra, chodzisz na grupę jedną, drugą i idziesz się bić. Nie, to już tak wygląda, że już jest naprawdę wszystko układane pode mnie. Miałem miesiąc ciężko pracować, potem miałem mieć 2 tygodnie takiego recovery, trochę zluzowania, tylko bieganie, jakieś trochę lekka siłownia. No i wchodzimy od dzisiaj tak naprawdę już w okres takich naprawdę bardzo ciężkich przygotowań. Łącznie z tym, że środa, piątek oczywiście mocno sparingowa u nas w klubie jest. Więc... Tylko Warszawa, czy będą wycieczki? Znaczy na pewno będą obozy. Co do wyjazdów poza nasz klub, mamy to szczęście, że WCA dalej jest postrzegane jako jedno z najsilniejszych klubów w Polsce. Ja uważam, że jeżeli chodzi o różnorodność zawodników, to jesteśmy najmocniejsi, bo mamy najwięcej tych zawodników. No i to na razie fajnie się układa, że to ludzie do nas przyjeżdżają, więc jeżeli utrzymamy ten schemat, no to raczej zostanę w Warszawie, nie będę jeździł po Polsce, po klubach innych, no chyba, że gdzieś na jakieś seminarium czy coś, gdzie akurat mi wpadnie jakiś pomysł do głowy. Przyszło mi do głowy takie pytanie, jak usłyszałem o WCA i tym, że jesteście najmocniejsi pod tym względem sparingowym. Było rozczarowanie, kiedy okazało się, że nagroda dla klubu roku powędrowała do Poznania? Znaczy to, a zgadzasz się z tym werdyktem znaczy to, kapituły, czy uważasz, że jednak WCH było najsilniejsze w minionym roku? Wiesz, ciężkie pytanie znowu mi zadajesz, bo muszę nie powiedzieć, że koledzy moi, którzy trenują w Ankosie, no to mam powiedzieć, że nie zasłużyli na to. Nie, no zasłużyli. My zdobyliśmy 2 razy, oni teraz zdobyli. Fajnie, że ta nagroda się tak gdzieś tam, powiedzmy, przemieszcza po Polsce, bo uważam, że też nie byłoby dobrze, gdybyśmy byli to my trzeci raz zdobyli jako klub, bo by nam się w głowach poprzewracało trochę, no to wiesz, już ta Warszawa, to w ogóle, dość, że Warszawka, to by w ogóle już mówili, no odbija im 3 Heraklesy, do widzenia, w ogóle przestaliby przyjeżdżać, bo by stwierdzili, że jesteśmy zbyt tacy, wiesz, nadęci już w tej Warszawie swojej. Żal był, że nie dostaliśmy, wiadomo, bo uważam, że zasłużyliśmy tak samo jak Ankos, no ale Ankos zdobył w tym roku. No postaramy się na to, żeby no właśnie, 2020 był nasz. Chyba nie ma lepszej mobilizacji. A ostatnie pytanie, może inaczej, ostatni wątek w tej rozmowie to będzie twój klubowy kolega, który jest w miejscu, w jakim nie był żaden zawodnik w polskim MMA. Mam na myśli mężczyzn. Mhm. Janek Błachowicz, byłeś zaskoczony, jak Janek Błachowicz posadził na dechach Corea Andersona nie tak dawno? Oszukałbym, gdybym powiedział, że nie byłem zaskoczony, bo zakładałem, że ta walka będzie dużo, dużo cięższa dla Janka. Fajnie się ułożyła, no bo szybki knockout, no i w fantastycznym stylu ten knockout, tak? No bo było idealnie trafienie na punkt, gdzie Corey schodził, akurat gdzieś tam low kick, czy jakiś tam łydkę kopał, więc idealnie.
No tak jak powiedziałeś, pierwszy mężczyzna, Polak, pierwszy Polak, który tak daleko zaszedł. Ja myślę, że to jest Janka czas. Ja myślę, że Janek już udowodnił na tyle, że powinien w końcu dostać tą szansę. Myślę, że jest dziwne na tyle, bo Janek ma chyba 37 lat w tym roku. Właśnie dzisiaj w ogóle Janek, wszystkiego najlepszego, się ma urodziny, tak a propos. Dołączam. Tak, więc wszystkiego dobrego, Jano. Oficjalnie tak na antenie, to już na Instagramie nie będę musiał mu pisać. Zobacz, jakie. Najlepszy prezent ze wszystkich. I my tak mówią, że 30-33 to jest ten facet taki najsilniejszy w kwiecie wieku, że on taki jest. A chyba Janek ma teraz ten 36-37 lat, to jest u Janka ten okres, kiedy on naprawdę jest potworem. I on idzie, jest tak nastawiony i tak zmobilizowany i tak skoncentrowany na tym, żeby zdobyć ten pas. Wiemy, że ta walka nie będzie łatwa. Ale wiemy też o tym, że słuchałem was, ciebie i Artura, jak siedzieliście tutaj i to jest super, co Artur powiedział. To nie jest tak, że John Jones staje się słabszy, tylko uważam, że John Jones też doszedł do pewnego pułapu. Jak już tego pułapu, którego to dojdzie, że wiemy, ten wysoki level twój, to już potem twój rozwój zaczyna trochę zwalniać. On zwolnił na rozwoju, a reszta zaczęła go mocno gonić. To jest to samo, co powiedziałeś ty z Asią z kolei. Aśka też chwilę była nie do sięgnięcia. W ogóle tam się nikt nie mógł zbliżyć do niej, nie było sposobu na nią. No i niestety w końcu znaleźli sposób. No i mam nadzieję, że na John Jonesa Janek będzie tym, który zdobędzie ten sposób. No dobra, ty nie chciałeś mi powiedzieć o tych dwóch faktorach, które przeważą w twoim przypadku. To spytajmy o Janka. To spytajmy o Janka. Dlaczego Jan Błachowicz twoim zdaniem zgarnie ten pas i podaj mi dwa powody, dla których miałoby się tak stać. Pierwszy powód to dlatego, że Janek chce dużo bardziej zdobyć ten pas niż Jones go utrzymać. A po drugie, że jest to gość, który odkąd pamiętam, odkąd Janka poznałem, to jest gość, który całe swoje życie podporządkowuje pod ten sport. I nikomu innemu w Polsce się tak nie należy bardzo jak Jankowi ten pas. Nikomu, naprawdę. Ja tego gościa znam mnóstwo lat. Spędziłem z nim czasami 5 tygodni, bo było tak, żeśmy w Kalifornii. 5 tygodni. To jest gość, który jest tylko, ale to tylko skoncentrowany na jednym. Na tym, żeby robić to, co robi. I on tylko to robi, jakby nazwijmy w życiu, że to jest jego jedyny cel, który on chce osiągnąć. O niego zawsze mówił, że on chce iść do UFC, zrobił to i potem zawsze mówił, że chce zdobyć pas. Ja wierzę w to, że on to zrobi. Ciężko jest powiedzieć o takich argumentach, jakbyś chciał się ode mnie usłyszeć, że on wirtuozem zapasów będzie, bo wiemy, jak Janek się bije. Janek jest rzemieślnikiem. Janek ciężką pracą wypracował to, gdzie jest i co osiągnął w swoim życiu. Trudno o lepszą kropkę. Piotr Strus był moim gościem. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Tyle w programie Klatka po Klatce.